To zmienia nie tylko mój wygląd, ale to też ingeruje w moją tożsamość. Ania Rubik do mnie zadzwoniła i zapytała, czy przyjmę ten challenge, wyzwanie zafarbowania włosów na czerwono w zamian za to, że zbierzemy ponad 10 tysięcy złotych. A są panowie, których koloryzowałaś już na czerwono? Nie, na czerwono jeszcze nie. Nie, to ja sobie idę. Zbieramy na projekty, które budują bezpieczną, świadomą, równą i tolerancyjną Polskę. Nie chcę być kurczakiem wielkanocnym. Przyznaję, że bardzo się tego boję i stresuję. Bo no to nie jest normalne, że polityk farbuje sobie włosy na czerwono. Farbowałem włosy, kiedy byłem nastolatkiem. Także jako bunt, jako efekt buntu, byłem punkiem kiedyś. Po punku zostało mi przebite ucho, więc to będzie mój drugi raz w życiu i drugi manifest w życiu tego typu. Co to ma być? Co to jest? Okej, wow. Ludzkie? Wyglądam jak Joker. Jeżeli to, że zafarbowałem włosy na czerwono, zmusi do dyskusji, sprowokuje do dyskusji o braku rzetelnej edukacji seksualnej i pomoże chociaż jednemu dzieciakowi, to warto poświęcić na jakiś czas ten kolor włosów, żeby politycy się opamiętali i wprowadzili w końcu rzetelną edukację seksualną. Bo dzisiaj robią to organizacje pozarządowe, fundacje typu sex.pl. W tym tygodniu już zaczyna się sesja Parlamentu Europejskiego. Będę miał kilka wystąpień z mównicy, więc nie tylko cała Polska, ale cała Europa zobaczy ten manifest i dobrze może, bo mało już jest krajów takich w Europie, w których edukacja seksualna leży tak jak w Polsce. Włos mi żaden z głowy nie spadł, jak widzicie, a nabrał ładniejszego koloru, więc warto było.